Już zaczynamy, otwieramy to spotkanie, będą bajki i piosenki. To dobranocki czas, to dobranocki czas, więc wygodnie zasiadajcie, opowieści posłuchajcie. Razem śpiewajmy, bo to radość jest w tych dźwiękach, kiedy niesie nas piosenka. Chociaż daleko, teraz od siebie jesteśmy, w wyobraźni się przenieśmy. Za góry lasy i za morza popłyniemy, razem tam powędrujemy. Bo to przygody czas, więc zapraszam wszystkich was, opowieści nadszedł czas. Już czas. A dzisiaj będą opowieści o różnych zwierzętach. Będzie też o tym, jak to z tymi zwierzętami było na początku. A na początku to trochę inaczej wszystko wyglądało. Bo był kiedyś wielki władca przestworzy, który rządził wszystkimi ptakami. Władca ten rządził przez wiele, wiele lat, ale po tym czasie poczuł się bardzo zmęczony. Wiedział, że jego czas dobiega końca, więc zaśpiewał bardzo głośno, bardzo mocno zaśpiewał i zwołał wszystkie ptaki z całego świata. Sam siedział na bardzo wysokim drzewie, na drzewie świata zasiadał. I przyleciały wszystkie ptaki, i pelikany, i czaple, i maleńkie wróble, i przywędrowały nawet kolorowe pawie. A władca wszystkich ptaków powiedział im: przez wiele lat wam służyłem, przez wiele lat dobrze wami rządziłem. Teraz przyszedł czas, abym odpoczął. I chciałem was prosić o jedno, żeby każdy z was ofiarował mi jedno pióro. Jedno swoje pióro mi dał, abym mógł na tym łożu z piór wygodnie spocząć i zasnąć. Kiedy ptaki to usłyszały, smutno im się zrobiło, bo bardzo władcę polubiły. Zawsze był dla nich dobry. Więc każdy podbiegał i podlatywał i jedno swoje pióro wyrywał. I z tych piór powstawał wielki stos miękkiego łóżka dla władcy ptaków. A wśród zebranych był też nietoperz, który w tamtych dawnych czasach zupełnie inaczej wyglądał. Miał bowiem wiele kolorowych piór. I nietoperz pomyślał, że skoro władca ptaków tak długo im służył, to trzeba mu oddać więcej niż jedno pióro. I nietoperz zaczął wyrywać wszystkie pióra ze swojej głowy i rzucił je tam na stos. A potem ze swojej klatki wyrywał pióra i ze skrzydeł i z ogona i wszystkie te pióra oddał władcy ptaków. Dla siebie nie zostawił już nic. A kiedy władca wszystkich ptaków to zobaczył, wzruszył się bardzo i powiedział: nietoperzu, ty oddałeś mi więcej niż inni, a teraz nic sobie nie zostawiłeś. Zimno ci będzie, dlatego nie może to tak zostać. I władca wszystkich ptaków zaśpiewał pieśń, pieśń, od której na nietoperzu wyrosło futerko. Pieśń, od której na jego skrzydłach pojawiły się błony, które łączyły te skrzydła z nogami. I władca ptaków powiedział też, że inne ptaki będą teraz się wyśmiewały z nietoperza, że stracił swoje kolorowe pióra. Dlatego, żeby z tymi ptakami się nie spotykać, nietoperz będzie latał nocą, a będzie spał w dzień. A w nocy będzie widział wszystko tak dobrze, jak inne ptaki w dzień wszystko widzą. Po tych słowach władca wszystkich ptaków spoczął na wielkim puchowym łożu i zasnął. A nietoperz, właśnie w takiej formie, już nie z kolorowymi piórami, ale z futrem i ze skrzydłami z błon, zaczął latać nocą. Sypia do góry nogami w wielkich jaskiniach albo w pniach ogromnych drzew. I dlatego nietoperz wygląda troszeczkę inaczej niż ptaki.
tak to było z nietoperzem. I kiedy ptaki straciły swojego władcę, zwierzęta na lądzie i w powietrzu, ani te w wodzie, swojego króla nie miały. I było tak, że wszystkie zwierzęta żywiły się wtedy roślinami albo owocami. Ale nadszedł taki dzień, kiedy jedno ze zwierząt zaczęło się skradać do innego i zjadło mu nogę. A potem zaczęło podchodzić do kolejnego i zjadło mu nogę. I jedne zwierzęta zaczęły zjadać inne zwierzęta. I tamte wcale nie chciały być zjadane, no bo kto by chciał? I wybuchła wielka wojna zwierząt i wielkie kłótnie nastały. I zwierzętom groziło totalne wyginięcie przez tę wojnę. I wtedy mądry szympans, Bunuba, wszedł na ogromne drzewo i powiedział: dosyć tych kłótni, musimy wybrać sobie króla. A żeby wybrać króla zwierząt, urządzimy 3 konkurencje. Kto wygra w nich, ten królem zwierząt zostanie. A pierwszą konkurencją będzie skok w dal. I zwierzęta zebrały się na wielkiej polanie i czekały, kto stanie na linii, kto będzie skakał w dal. I wtedy pierwszy ustawił się krokodyl. Krokodyl, który stał i stał i stał. Ale czy krokodyle potrafią skakać? I wszystkie zwierzęta mówią: nie, krokodylu, zejdź, zrób miejsce dla innych, ty nie umiesz skakać. Druga pojawiła się papuga. Papuga, która zaczęła latać i latać, 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 latać. I wylądowała bardzo daleko. Ale wszyscy mówią: nie, papugo, to nie był skok, to było latanie. Trzeci pojawił się słoń. Ogromny słoń, który poderwał swoje przednie nogi i postawił je kawałek dalej. I to trochę już był skok. Ale potem pojawił się lew. Lew, który naprężył swoje mięśnie i skoczył bardzo daleko do przodu. I wszyscy zaczęli krzyczeć: lew wygrał, lew wygrał, lew będzie królem zwierząt. Lew wygrał, lew wygrał, lew będzie królem zwierząt. Mamy jeszcze drugą konkurencję. Teraz będzie siła głosu, bo władca zwierząt musi rozkazy wydawać i musi czynić to tak głośno, żeby inni je usłyszeli. Pierwszy więc na linii stanął krokodyl. Krokodyl, który otworzył swoją wielką paszczę i zaczął nią kłapać o tak. Ale czy to było bardzo głośne? Potem pojawiła się papuga, która zaczęła ćwierkać. Ale czy to było głośne? Trzeci pojawił się kto? Słoń, który zatrąbił turu. To już było trochę głośniejsze, ale czwarty pojawił się lew. Lew, który zaryczał. A wiecie, jak ryczą lwy? I wszyscy mówią: lew wygrał, lew wygrał, lew będzie królem zwierząt. Lew wygrał, lew wygrał, lew będzie królem zwierząt. Mamy jeszcze trzecią konkurencję, a w niej władca musi wykazać się siłą, wielką siłą, żeby inni chcieli go słuchać. No to pierwszy na linię stawił się krokodyl. Krokodyl, który złapał mały krzaczek i podrzucił go dalej. Ale czy tak trudno jest wyrwać mały krzaczek? Potem pojawiła się papuga, która podniosła mały patyczek i o! Rzuciła go kawałeczek dalej. No ale każdy przecież potrafi rzucić małym patyczkiem. Potem jednak przyszedł słoń. Potężny słoń, który swoją trąbę oplótł wokół drzewa. A potem podniósł jej. Rzucił bardzo daleko. I wszyscy mówią: chyba nie ma zwierzęcia silniejszego niż słoń. Ale na końcu przyszedł lew. Lew, który podchodzi do słonia, złapał go za trąbę i zaczął kręcić nimi, kręcić i kręcić i kręcić, a potem podrzucił wysoko i słoń poleciał. I poleciał dalej niż to drzewo, którym rzucał. Więc wszyscy znowu krzyknęli:
Lew wygrał, lew wygrał, lew będzie królem zwierząt. Lew wygrał, lew wygrał, lew będzie królem zwierząt. I tak się stało wtedy i jest aż do dzisiaj, że lew jest królem wszystkich zwierząt na świecie. Nie tylko tych lądowych, ale i tych w wodzie i w powietrzu. A ptaki znowu zebrały się po jakimś czasie, a wśród nich wielki i potężny był orzeł. Ale ten orzeł to nie był wcale dobry kandydat na władcę. On zaczął się przechwalać i mówić: ja jestem najsilniejszym ze wszystkich ptaków! Mnie będziecie teraz słuchać! Zobaczcie na te wasze małe skrzydełka! To są potężne skrzydła! Patrzcie, jakie macie małe nogi! Co to za nogi w ogóle? Takie malutkie, takie króciutkie. Patrzcie na moje szpony z ostrymi pazurami! Wy chcecie być władcami ptaków? Nie możecie być! Wy będziecie wszyscy mi służyć! Ja potrafię latać najwyżej! Kto z was zmierzy się ze mną w lataniu? Kto z was wyzwie mnie na pojedynek? I wśród ptaków wyszedł maleńki, maleńki wróbelek i powiedział: ja się z tobą zmierzę. Ty mały wróbelku, co ty potrafisz? Zobacz, jakie masz małe skrzydła. Ty chcesz się ze mną mierzyć? Zobaczymy, kto z nas wygra. Jak cię pokonam, to cię zjem. I mały wróbel pokiwał tylko swoją główką i stanął koło orła, potężnego orła. On, malutki wróbelek. I wszystkie ptaki patrzyły, co teraz będzie. Który z nich zwycięży? Pewnie orzeł. Orzeł tak skupił się na tym, żeby przygotować się do lotu, żeby od razu pokonać wróbla już na samym starcie, że nie widział tego, co się dzieje dookoła. A kiedy usłyszał słowo start, wtedy orzeł zaczął lecieć wyżej i wyżej i wyżej i wyżej i patrzył na świat z bardzo wysoka. I spogląda i nigdzie wróbla nie widzi, więc krzyczy: hej, ty mały wróblu, gdzie ty jesteś? Ale nagle usłyszał głos tuż nad sobą: tutaj, tutaj wyżej od ciebie. Co? Wyżej ode mnie? Niemożliwe! I orzeł zaczął bić swoimi skrzydłami, uderzał nimi coraz mocniej i wzbijał się wyżej i wyżej, aż do chmur doleciał. Patrzy, no tu wróbla chyba nie będzie. Ale usłyszał głos: tutaj jestem, tutaj wyżej od ciebie. Co? Gdzie ten wróbel się podział? Jak on tutaj doleciał? I machał skrzydłami dalej ten orzeł. Machał i machał i machał i wzleciał bardzo wysoko, aż ponad chmury poleciał. No tu chyba wróbla już nie będzie. Tutaj jestem, wyżej od ciebie. Jak to wróbel? I leci orzeł wyżej, wznosi się jeszcze wyżej, aż nie ma już siły lecieć dalej. Zatrzymuje się bardzo wysoko, świat stał się teraz bardzo malutki, nie może dostrzec innych zwierząt, tak wysoko był ten orzeł. I nagle słyszy głos: tutaj jestem, tutaj, wyżej od ciebie. I orzeł nie miał już siły lecieć wyżej. I zaczął spadać w dół, i leciał w dół, i w dół, i w dół, i uderzył w ziemię. I wtedy okazało się, że ten maleńki wróbel stał na głowie tego orła i że wyżej od niego poleciał, choć sam skrzydłami wcale nie machał. I taką lekcję dał mały wróbel zarozumiałemu orłu, który chciał być najpotężniejszy ze wszystkich. Był też kiedyś mały żółw. Mały żółw, który miał wielkie marzenie. Pewnego dnia pomyślał sobie, że bardzo chciałby latać. Chciałby wznosić się w przestworza niczym ptak, szybować, wolny i móc latać wszędzie. Widzieć świat zupełnie inaczej niż teraz. I ten mały żółw z tym swoim wielkim marzeniem przyszedł do mamy i mówi: mamo, mamo, chcę latać. Mama mówi: co? Latać? Przecież wszyscy wiedzą, że żółwie nie latają. Ale ten mały żółw był bardzo upartym żółwiem. I następnego dnia znowu przychodzi do mamy i mówi: mamo, mamo, chcę latać. Co? Przecież wszyscy wiedzą, że żółwie nie latają. Ale to był bardzo uparty mały żółw.
Więc następnego dnia znowu przychodzi do mamy i mówi: mamo, mamo, chcę latać. A mama mówi: co? Idź do taty. I mały żółw poszedł do taty i mówi: tato, tato, chcę latać. A tata odkłada gazetę, patrzy na niego i mówi: co? Przecież wszyscy wiedzą, że żółwie nie latają. No ale to był bardzo uparty mały żółw, więc następnego dnia już nie szedł ani do mamy, ani do taty, tylko sam wspiął się na bardzo wysoką górę. Ułamał wielkie gałęzie z liśćmi. Patrzy w dół, a potem zbiega i zbiega i zbiega i zbiega, podskakuje i macha i macha i macha i... I kiedy spadł, wszystkie ptaki, które siedziały na okolicznych drzewach, śmiały się z niego i krzyczały: kto to widział? Kto to widział? Przecież wszyscy wiedzą, że żółwie nie latają. Ale to był bardzo uparty mały żółw, mówiłem wam. Więc kiedy wydobrzał, znowu wspina się na wysoką górę. Ułamał jeszcze większe gałęzie z liśćmi. Patrzy w dół. I zbiega, i zbiega, i zbiega, i zbiega, a potem podskakuje i machał, i machał, i... I znowu się potłukł, a ptaki śmiały się z niego i krzyczały: kto to widział? Kto to widział? Przecież wszyscy wiedzą, że żółwie nie latają. Ale mówiłem wam, że to był bardzo uparty mały żółw. Mówiłem wam. I mówiłem wam, że miał przyjaciela, starego pana Ropuchę. Nie mówiłem wam? No to miał właśnie przyjaciela. I poszedł do niego. I mówi: panie Ropucho, panie Ropucho, tak bardzo chciałbym latać. A pan Ropucha mówi: o, mały żółwiu, to bardzo trudna sprawa. Ale jeśli będziesz cierpliwy, jeśli będziesz cały czas bardzo chciał, to może kiedyś ci się uda. I pan Ropucha wystawił swój wielki język, a na końcu tego języka znajdowało się maleńkie piórko. I pan Ropucha mówi: przychodź do mnie każdego dnia, mały żółwiu. Każdego dnia jedno takie piórko otrzymasz. I być może kiedyś polecisz. I mały żółw ucieszył się i wziął te piórko i przykleił do swojego ciała. I przyszedł następnego dnia i następne piórko przykleił. I tak było dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. A po kilku latach mały żółw był cały oblepiony tymi piórami. I pan Ropucha powiedział: spróbuj teraz, mały żółwiu. I ten uparty mały żółw wszedł znowu na wysoką górę, spojrzał w dół, a potem zbiegał i zbiegał i zbiegał, podskoczył i machał, i machał, i machał, machał, i machał, machał. A dwóch mężczyzn zostali na polu i tam pracowali, patrzą w górę i mówią: ty widzisz to, co ja? Przecież wszyscy wiedzą, że żółwie nie latają. A ten mały żółw naprawdę poleciał. I tego też życzę wam, żebyście ze swoimi marzeniami potrafili latać jak ten żółw. A teraz pożegnamy się naszą piosenką. Jeśli pamiętacie słowa, to śpiewajcie razem ze mną. Kiedy dzień pełny wrażeń był znów, księżyca pełnia, księżyca nów, ciemność kołysze każdego z nas, na sny kolorowe nadchodzi czas. Lulaj, lulaj, bujaj, bujaj, lulaj, lulaj, bujaj, bujaj, lulaj, lulaj, bujaj, bujaj, lulaj, lulaj, bujaj, bujaj. Otul się w bajkę, weź ją za rękę, przed snem zaśpiewaj naszą piosenkę. Z każdej historii weź coś dla siebie, niech cię prowadzi, płyń z nią po niebie. Lulaj, lulaj, bujaj, bujaj, lulaj, lulaj, bujaj, bujaj, lulaj, lulaj.
lulaj, bujaj, bujaj. Lulaj, lulaj, bujaj, bujaj. Monitor wyłącz, połóż się spać. Potworów z szafy nie musisz się bać. Jesteś w swym domu, dobrze tu ci. Zmęczone oczka zamknij i... Dobranoc.